Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Powiedz to imię. Uwielbiamy Ciebie. Powiedz Jezus. My żyjemy tylko po to, aby Cię mścić. Aby Cię mścić. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. My żyjemy tylko po to, aby Cię mścić. Aby Cię mścić. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. My żyjemy tylko po to, aby Cię mścić. Aby Cię mścić. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. My żyjemy tylko po to, aby Cię mścić. Aby Cię mścić. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. My żyjemy tylko po to, aby Cię mścić. Aby Cię mścić. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. My żyjemy tylko po to, aby Cię mścić. Aby Cię mścić. Dziś jednego tylko chcę, aby w uwielbieniu Ciebie zatracić się. Słuchaj tego! Zero kompromisu i zero się. Ludzie śpiewają o tym, jaki wielki i potężny jest Bóg. Ci ludzie mówią o tym, że On jest naprawdę. Że to nie jest siema, On. Dlaczego On? Bo to jest osoba. Dlaczego uważasz, że to powinna być kobieta? A Ty jesteś mężczyzną? Dlaczego? Ale dlaczego uważasz? Dlaczego uważasz, że to jest prawidłowe, że jesteś facetem? Czemu myślisz, że to jest prawidłowe? Czemu tak myślisz? Już Ci wyjaśniam, przyjacielu, dlaczego. Bo bez faceta byś się co? Halo? Byś się nie urodził. I teraz powiem Ci wielką rzecz, że Bóg jest w stanie zrodzić człowieka bez mężczyzny i bez kobiety. Nie, nie. Mówię o tym, że możesz narodzić się z Bożego Ducha dzisiaj. Jak przestaniesz, nie, Ty się nie narodziłeś, Ty ściemiasz. Ściemiasz. Jesteś zwykłym oszustem, oszukującym siebie i innych ludzi. Dlatego jesteś oszustem, ponieważ... Już Ci wyjaśniam. Ale nie, ja mam prawo osądzać sprawiedliwie. Osądzam Cię sprawiedliwie. Jeżeli nie znasz Jezusa, jeżeli nie znasz Jezusa, jesteś człowiekiem, który jest skazany na totalną porażkę. Wiem, bo stoisz tutaj i uważasz, że Twoje ego jest Twoim Panem. Kto jest Twoim Panem? Jeżeli On jest Twoim Panem, to będziesz miał w życiu, rozumiesz, tak płytko, jaki jest On. Jesteście homoseksualistami? Jeżeli jesteście homoseksualistami, mam do Was świetną wiadomość, przyjaciele. Musicie narodzić się z Bożego Ducha. Musicie oddać życie Jezusowi, to proste. Posłuchaj, co będę mówił teraz. Posłuchaj, zechciej posłuchać. Przyjaciele! 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za grzech każdego człowieka. 2000 lat temu nastąpił potężny Boży cud zmartwychwstania. W 2001 roku byłem zawodowym przestępcą. Siedziałem po raz trzeci w więzieniu już. Mając 17 lat zamordowałem człowieka, handlowałem narkotykami, byłem ćpunem, miałem dużo pieniędzy i uważałem, że moje ja jest pępkiem świata. Ale kiedy, siedząc po raz trzeci w więzieniu, dowiedziałem się, że moje ja to nie król i zawołałem do prawdziwego króla, Pana Panów i wielkiego Boga Jezusa, to wtedy On przyszedł w swojej mocy i zmienił mnie absolutnie.
Każdy z was, kto tutaj jest w tej chwili, potrzebuje przyjść do Jezusa. Nieważne, czy jesteś religijny, nieważne, czy jesteś ateistą, nieważne, co masz do powiedzenia na jakikolwiek temat. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to nie ujrzysz Królestwa Bożego. Dwa. Chcę, żebyście wiedzieli bardzo ważną rzecz. Diabeł to jest bita pała. To zwykły frajer, który bez przerwy stara się prowadzić ludzi na postronku grzechu. Ale jeżeli ty podejmiesz decyzję, że Jezus jest większy niż ten frajer i zawołasz do Jezusa, pomóż mi, to on przyjdzie i zerwie te pęta grzechu, które są na tobie. Nie będziesz już kozaczył. Przyjdziesz do Niego i powiesz, ja nie chcę, żeby moje ego było moim królem, ale ja chcę, Jezus, żebyś Ty panował. Widzisz, przyjacielu, składasz się mniej więcej z 70% wody, używasz jakieś 6% mózgu i uważasz, że masz prawo wyrażać opinię na temat życia. I to jest właśnie płytkie jak staw w seksu. I jeżeli ty nie zrozumiesz tej prostej prawdy, że potrzebujesz Jezusa, to twoje życie będzie dalej dojazdem. Diabeł będzie cię dojeżdżał jak burą sukę. I twoje życie będzie bez przerwy na pułapie jego kostek. Jeżeli nie zrozumiesz tej prostej prawdy, że wszyscy zgrzeszyli brak im chwały Bożej i nie ma ani jednego sprawiedliwego, ale 2000 lat temu, dlatego właśnie Bóg zszedł tutaj na ziemię, aby można było być uratowanym od tego grzechu, aby można było przyjąć łaskę, aby można było po prostu zawołać i powiedzieć, Jezus, pomóż mi, wtedy On przyjdzie, wtedy On Cię zmieni. Przyjaciele, chcę, żebyście zrozumieli taką bardzo ważną rzecz. Bóg jest Bogiem mocy. To jest Bóg mocy. Nie mówię wam o jakiejś marnej posi. Nie mówiłem wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie mówiłem wam jakichś bzdur związanych z religią. Mówimy wam o relacji. Ponieważ Bóg jest osobą i On chce nawiązać z tobą osobistą relację. On chce, żebyś przede wszystkim zrezygnował ze swojego ego. I On chce, żebyś zawołał do Niego i zaprosił Go do swojego życia jako Pana. W tym momencie ta moc zostanie uwolniona do twojego życia. Kto z was dzisiaj potrzebuje mieć realny kontakt z Bogiem? Jeżeli potrzebujecie, jeżeli kto z was potrzebuje być uzdrowiony, uwolniony od mocy demonicznych, od jakiegokolwiek zniewolenia, nałogów, zapraszam serdecznie tutaj pod ten reflektor. Wystaw nas na próbę. Jeżeli szczerze otwierasz się przed Jezusem, jeżeli robisz to szczerze, jeżeli twoje serce w tej chwili potrzebuje, to otrzymasz. Jeżeli jesteś człowiekiem, który udaje, nic nie otrzymasz. A wiesz dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem prawdy. Bóg jest Bogiem prawdy. Bóg jest Bogiem prawdy. Proszę, rozmawiaj sobie, pogadajcie sobie tam z tyłu. Zaraz podejdę do ciebie. Agatka, podejdź tutaj do chłopaka, pogadaj z nim, niech to się nagrywa. Ludzie, Bóg nie przyszedł tutaj na ziemię dla jaj. On tutaj nie przyszedł po to, przyjaciele, żebyśmy latali z koszyczkami do kościoła. On tutaj nie przyszedł po to, żebyśmy ulegali jakimkolwiek naciskom ludzi, którzy określają siebie jako duchownych. Wiecie, że nie ma ludzi, którzy są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem? Słowo Boże mówi, że jest jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Ludzie, zrozumcie, że ten Bóg chce, abyście Go poznali. Ten Bóg chce tego. Ten Bóg chce tego. Opowiem wam pewną historię. Wiecie, jakieś 2000 lat temu była w Izraelu pewna kobieta, która miała krwotok. Ona bardzo chorowała. To nie było tak jak dzisiaj, że mogłeś sobie zadzwonić i przyjechało pogotowie. Ta kobieta miała krwotok i to krwotok z dróg rodnych. Ona nie tylko była nieszczęśliwa, nie tylko była obolała, ale ona była skalana sakralnie. W tamtejszej formie religijnej ta kobieta była uznawana za nieczystą. I tej kobiecie nikt nie mógł pomóc. I ona się wykańczała. Ale ona usłyszała, że gdzieś po Galilei chodzi jakiś dziwny człowiek, który ma na imię Jezus i on podobno uzdrawia chorych. On podobno uwalnia zniewolonych. I ona podeszła do niego. Podeszła do niego po cichu. I dotknęła tylko kawałka jego ubrania. I moc z niego wyszła. I ta kobieta została uzdrowiona. Co się stało? Ona posłużyła się prostym narzędziem. To narzędzie nazywa się wiara. Bóg dzisiaj chce, żebyś uwierzył w niezasłużoną przychylność, którą On ma dla ciebie. Bóg dzisiaj chce, żebyś uwierzył, że On chce ci dać zdolności do tego, aby twoje życie było sukcesem. Bóg dzisiaj chce, abyś był uzdrowiony.
uzdrowiony z każdej choroby, wyzwolony z każdego marazmu życiowego. Bóg chce, żeby diabeł nie mógł cię dotknąć. Bóg chce, żebyś spędził wieczność w niebie. Bóg tego chce. Pytanie do ciebie jest takie, czy ty tego chcesz? Słowo Boże mówi, kto pragnie, niech przyjdzie, tobie i pinie, a z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Kto z was, ludzie, chce teraz oddać swoje życie Jezusowi? Podnieś rękę. Kto z was chce się pojednać z Bogiem? Kto z was chce się pojednać z Bogiem? Podejdź do mnie. Jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, podejdź do mnie. Podejdź do mnie. Przykozacz. Przykozacz. Przyjdź i pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Wierzysz, że On umarł za twoje grzechy? Bóg jest jeden. A jak to jest? Jahwe. Masz wątpliwości? Gdybyś dziś umarł, gdzie spędzisz wieczność? Nie ma żydowskich nieb. Jest jedno niebo, bo jest jeden Bóg. Gdybyś dziś umarł, gdzie spędzisz wieczność? Dlaczego? Bo jestem dobrym człowiekiem. Słowo Boże mówi, że z łaski jesteście zbawieni, nie z was to. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. List do Efezjan. Albo podważysz, albo musisz uwierzyć. Wierzysz, że nie możesz zasłużyć na niebo? Czy wierzysz, że jesteś grzesznikiem? Czy jesteś gotów się pojednać z Bogiem teraz? Tak. Powiedz tak, Boże Ojcze. Boże Ojcze. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Że Twój Syn Jezus. Że Twój Syn Jezus. Umarł za moje grzechy. Umarł za moje grzechy. I nie muszę się starać. I nie muszę się starać. Przepraszam Cię. Przepraszam. Że żyłem bez Ciebie. Że żyłem bez Ciebie. Od dzisiejszego dnia. Od dzisiejszego dnia. Ty Jezu. Ty Jezu. Jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem. Duchu Święty, wypełni go swoją mocą, swoją obecnością, swoją siłą. Niech Twój ogień go przeniknie. Teraz. Teraz, Duchu Święty! Teraz! 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 Teraz, Duchu Święty! Teraz, Duchu Święty! Teraz! Hokotara ma sangue de lore, Padre! Ruach sangue de lord! Ruach sangue de lord! Ale jazda, co? Jest jazda? Każdy człowiek może doświadczyć Bożej obecności, Bożej mocy. Każdy człowiek, ponieważ Bóg jest wszechmogący. Wszechmogący. Wstawaj przed Ciebie. Halleluja. Wstawaj i żyj z Bogiem. Ciężko? Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, 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 Jesus. Holy Jesus! Holy Jesus! Holy Jesus! Holy Jesus! Wierzysz, że Cię uratował. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus, który jest za moje grzechy, przepraszam Cię, że żyjemy. Zapraszam Cię. Przepraszam Cię, mój. Ty jesteś moim Panem. Amen. Duch Święty wypełni go swoją mocą, swoją miłością, swoją siłą. I na wszelkie działanie demoniczne. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że diabeł nie ma nad nim władzy. Ja rozrywam bezprawne więzy. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Holy Spirit. Holy Spirit. Agatka, porozmawiaj z Panem. Pogadaj z moją żoną. Poproszę ta kobieta. Chodź tutaj, Agatka. Porozmawiaj. Proszę podejść, podejść do mojej żony. Pogadaj. Halleluja. Ten sam Bóg. On ma plan dla każdego z nas.
Plan życia! On ma plan! Nieważne jak nisko upadłeś! On podniósł mnie! Byłem mordercą! Byłem dealerem! Umierałem od narkotyków na ulicach tego miasta! Wywoziłem ludzi do lasu! Ale kiedy poznałem Jezusa, On zmienił mnie w jednej sekundzie! Zrozumiałem, że jestem na dnie! W więziennej celi w Sztumie! Przyszedł do mnie! On chce przyjść do Ciebie! On chce, żeby Twoje życie uległo zmianie! Chce Cię wyrwać z mocy ciemności! Chcę, żebyś dzisiaj zaufał Jezusowi. Chcę, żebyś dzisiaj Mu zaufał. Przyjaciele, teraz będzie ostatnia piosenka. Po tej piosence powiemy Wam jeszcze krótką informację i będziemy się żegnać, ale chciałbym, żeby te słowa zostały w Was. Amen. Składam życie u Twej stopy, ziemię pragnę dotknąć stóp. Ty przychodzę, więc Ty czekasz już. W trudnych chwilach szukam Cię. Jezus, Jezus, drogą, moim życiu będę szedł za Tobą. Jezus, Jezus, drogą, moim życiu będę szedł za Tobą. Uwielbiamy Cię! Jezus, Jezus,
będę szedł za to.